Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na analizę partii z turnieju pretendentów w którym gra m.in. nasz rodak Jan Krzysztof Duda, ale partia jest pomiędzy Hikaru Nakamura a Janem Niepomniaści Otóż Jan Niepomniaści jest aktualnym liderem po pięciu rundach Nakamura, jak już wiemy, pewnie większość osób kojarzy znany na świecie streamer, też fantastyczny szachista, jakby nie było no i partia była o tyle fascynująca że za chwilę o tym się dowiecie, może podczas y, analizy nie chcę za dużo zdradzać. Otóż Nakamura rozpoczął ruchem E4. E5 odpowiedział nie ci, Skoczek F3, skoczek F6. Obrona rosyjska, na co Nakamura przystaje, bije na E5. Tu jest D6 teoretyczne posunięcie, od, y, które odpędza skoczka. Skoczek wraca, skoczek bije na E4. Posunięcie D4 od razu i ruch D5. Goniec na d3 nie po to, żeby wybić skoczka, tylko żeby wyprowadzić figurę, podważyć potem na przykład ruchem c4 tego pionka. Skoczek zagrywa na c6 w tym układzie, roszada ze strony białych, goniec e7, normalna sprawa i właśnie jest ruch c4. No, oczywiście nie możemy wybić, bo tracimy skoczka. Prosta rzecz. Tutaj jest wtrącone posunięcie skoczek B4. Bardzo chętnie by tego gońca wymienił. Nie możemy sobie na to białymi absolutnie pozwolić. To znaczy są oczywiście warianty po wybiciu na D5 również, ale goniec wraca na E2. To jest ruch lepszy, dlatego że wracamy gońcem, ale pamiętajmy, że skoczek z B4 również nie stoi dobrze, więc też straci to tempo, żeby wrócić. Po oroszadzie czarnymi skoczek zagrał na C3. Goniec na F5 wzmocnił. Można powiedzieć, że czarne tutaj też nie mają żadnych problemów. Ale plus białych jest taki, że jest to centrum i ten skoczek na B4 jeszcze słabiej stoi troszeczkę. A3 od razu odpędza tego skoczka. No i właśnie teraz myk polega na tym, że takim posunięciem A3 wymuszamy wybicie na C3. Dlaczego? Dlatego, że jak zagramy skoczkiem na C6, no to wtedy wybijamy pionkę za darmo. I jest po zawodach, praktycznie na tym poziomie. Pionek więcej w debiucie po kilkunastu posunięciach, po jedenastu, to koniec partii. W tym momencie skoczek wybił na C3, tutaj wybicie nastąpiło. Skoczek zagrał na C6, wieża na E1. Oczywiście to są jak najbardziej prawidłowe i naturalne posunięcia. Widzimy, że po na przykład wybiciu na C4 koniec wybija, wieża się otwiera. Prosta rzecz. Wieża zagrywa na E8. No, i teraz Nakamura zagrywa dosyć ciekawe takie posunięcie. Ja w sumie nie wiem, czy to jest teoria, ale takie twórcze na pewno. Wieża A2. No, taki ruch y, można powiedzieć, o co tutaj chodzi. Ta wieża może czasami się przydać na B2, a czasami się może przydać na D2, jeżeli tutaj białe będą miały silne pionki w centrum. Y, można by było oczywiście wybić na D5. Hetman mógłby wybić i zagrać goniec F4. Z bardzo normalną grą, nawet można też pokusić się o ruch C4, potem spróbować D5 i tak dalej, ale to są wszystko normalne rzeczy. Jednak właśnie Nakamura wybiera wieża A2. Może i słusznie, żeby troszeczkę spróbować przeciwnika wybić z rytmu, aczkolwiek myślę, że niepomniacz jest tutaj nadal dobrze przygotowany. Goniec zagrywa na F8, to jest dobre posunięcie. Niby wycofujemy figurę, ale otwiera się wieża, więc goniec i tak gra po diagonali. Pionek wybił. Hetman wybił C4. No i teraz Nepo. W zasadzie powinien zagrać Hetman D7 na przykład. I po E3 mamy bardzo normalną pozycję. Tutaj żadnych problemów nie ma u czarnych, z uwagi też na tego słabego, słabego pionka, ale białe również są, powinny być zadowolone. Jakieś opcje typu D5 się pojawiają. Normalna pozycja w debiucie. Jednak czarne zagrały Hetman E4. No ten ruch jest bardzo podejrzany i powiem wprost: to jest po prostu zły. Tu się pojawiają już problemy u czarnych. Dlaczego? Przede wszystkim Hetman wszedł na związanie tutaj na, na jedną linię z wieżą. No i tak naprawdę można to fajnie wykorzystać, grając posunięcie gonie CF1, co gra na kamura oczywiście i to jest dobry ruch. I teraz Hetman ma do wyboru dwie ścieżki: albo idzie na G4, a tak poszło w partii. Ale dosyć ciekawym zagraniem też, ale chyba niekoniecznie dobrym byłoby hetman b1. No właśnie, hetman b1 takie bardzo nienaturalne posunięcie w tym momencie mogłoby się pojawić. Ja jestem przekonany, że tutaj na Kamura i przeciwnik bardzo daleko liczyli warianty. Ja pokażę ten wariant, bo trzeba się spróbować nieco zagłębić. Otóż można by było tu wymienić wieżę, żeby już nie absorbować hetmana do obrony i zagrać wieża b2 oczywiście atakując Hetmana i Pionka. No i Hetman A1 no, na Kamura bardzo często zbija Pionki, więc na pewno by zbił. Goniec na przykład zagrałby na E4 z opcją, e, z groźbą wybicia, i tutaj też pojawia się groźba. Tutaj wieża mogłaby wybić kolejnego Pionka. Mógłby zagrać Goniec na D6, to wieża D7, ale na przykład jakby Goniec zbił na A3 od razu. No to pojawia się bardzo ciekawy motyw D5. E, tutaj zobaczcie, że grozi wzięcie gońca. Jeżeli by oczywiście było wzięcie, no to wszystko byśmy wymienili do końca, i tutaj też ginie na końcu skoczek. Jeżeli skoczek zagrałby na d8, no to jest bardzo fajne zagranie. Hetman a4 z atakiem na wieżę i atakiem na gońca. Więc tutaj białe by już miały zwycięstwo w kieszeni, ale w tym momencie, jakby na przykład goniec zagrał na d6, no to wieża d7, i teraz jakbyśmy zagrali gońcem na a3. To istnieje taki ciekawy ruch jak skoczek D2. Bardzo dużo zresztą liczenia trzeba tutaj przełożyć. Po skoczek D2, jakby Hetman zbił na C1, byśmy wymienili to do końca i skoczek na E4, wieża E4 i d5. Chwilowo jest figura mniej u białych, ale zwróćcie uwagę, że skoczek nie może za bardzo nigdzie ruszyć, bo jest mat na d8, więc odzyskujemy tutaj na pewno figurę. No, taki troszkę tasiemiec, ale warto sobie popatrzeć, policzyć, jak tutaj arcymistrzowie na pewno no, pewnie mieli to w głowie, tak mi się wydaje. I teraz tak. Po Hetman G4, na kamurę gra najlepsze posunięcie H3. Nepo tutaj się trochę krzywił, grymasił, widać było, że nie jest zadowolony z pozycji i słusznie, bo pozycja białymi jest bardzo dobra. Tutaj nastąpiło zagranie wieża E1. Jeżeli Hetman by na przykład zagrał na G6, no nie chce się za bardzo takiego posunięcia grać z uwagi czasami na skoczek H4 i już można próbować wybić gońca, zostawiając sobie właśnie te parę gońców, co jest już atutem w takiej otwartej pozycji. No ale można by było też zagrać D5 atakować skoczka. I na przykład po wymianie tutaj wiesz i skoczek nie ma teraz tutaj za dobrych miejsc do odejścia. Zobaczcie, że w centrum nie może pograć ani na skrzydle. Więc musiałby na przykład zagrać na E7, na B8, aż się aż się nie chce zagrać. No na przykład na E7. No to tutaj myślę, że naturalnym zagraniem goniec F4 na Kamura byłby w domu. I tutaj bez problemu, by sobie fajnie tutaj grał w tej pozycji. Nie, nie musimy się tutaj obawiać bicia na H3, goniec pilnuje. Pionek H3 jest mniej ważny od pionka C7. Jakby czarne zbiły na H3, my zbijamy na, na C7, i ten pionek D6 robi się bardzo szybki i bardzo groźny. No cóż, więc zobaczmy, jak było w partii. Wieża zbiła na 1 i Hetman zbił, i Hetman z powrotem zagrał na E4. No i w tym momencie wieża E2 e, z A2 na E2 zrobiła swoją robotę, gdyż wstępem atakujemy tego Hetmana Hetman. E, za, do, za dobrego wyboru nie ma. Tutaj na B1, aż się nie chce grać, z uwagi też na takie posunięcia D5 i potem wieża B2 i sprzątanie pionków. Więc Hetman zagrywa sobie na D3, podchodzi pod kolejne związanie. Wieża E8 teraz nie działa, chociaż wygląda świetnie, e, dlatego że atakujemy Hetmana, ale tutaj jest po prostu odbicie na E8 i. A no to jest praktycznie remisowa sytuacja. Białe nie chcą iść na taki układ, więc w tym momencie wieża zagrywa na B2. Bardzo dobry ruch na Kamury. Na Kamura tutaj dobrze gra yy, cały czas. Hetman wrócił na E4. Powtórka z rozrywki. Wieża wróciła yy, i teraz na oczywiście nie powtarza ruchów, nie chce remisu. Słusznie, chce ograć lidera i zagrywa wieżą na E3. No i w tym momencie Hetman musi na B1, ale już nie ma tego ruchu wieża B2, żeby atakować Pionka. No więc Nakamura gra D5. Tutaj białe grają perfekcyjnie. Można tutaj przyklasnąć bardzo dobrze. Skoczek zagrywa na E7. Ruch taki, powiedzmy, no tak, trzeba grać oczywiście. Nie możemy wybić tutaj wieżą za dwie figury, dlatego że po następnym ruchu, znaczy po wybiciu, po wybiciu, po wybiciu jest po prostu bicie na C1 i to czarne zwyciężają w tej sytuacji. Więc nie można tego zrobić. Bo skoczek E7, Nakamura zagrywa posunięcie Skoczek D2. No właśnie, ten ruch, oczywiście, on nie jest jakiś tragiczny. Po prostu atakujemy Hetmana, ale myślę, że zdecydowanie lepszym, spokojniejszym i takim naturalnym układem byłoby zagranie skoczkiem do centrum, żeby zaatakować gońca przede wszystkim. I na przykład, jakby ten goniec sobie uciekł, no można grać oczywiście też różnie. Można też wrócić Hetmanem, oddać tego gońca, różne sobie są tutaj pułapki. Ale po odejściu gońcem na G6, można by było zagrać wieżą na B3. Hetman ma trochę ciasno, bardzo nienaturalnie stoi. I po zagraniu na przykład tutaj na A1, skoczek mógłby zagrać na B5. I ta pozycja, no śmiem twierdzić, że jest wygrana białymi. Wszystko się trzyma, jest konkretny atak na pionka C7 i jest bardzo ciężko. Jeżeli wyrza C8, no to tutaj grozi wzięcie na A7. Myślę, że na Nakamura tutaj już by był w domu, jakby jednego pionka wziął. Szkoda! Bo bardzo blisko było tutaj, żeby pokazać niepom尼亚cemu gdzie raki zimują. To znaczy tak. No partia oczywiście się toczy dalej, ale skoczek po prostu d4. Byłoby lepsze, dlatego mówię szkoda, że nie na, d4, nie na d4 zagrał biały. Skoczek d2 i w tym momencie hetman a1. Skoczek na B3 z atakiem oczywiście i Hetman wrócił na F6. No i Hetman powiedzmy y, no, ustawił się już trochę lepiej, ciężej go już zaatakować. Goniec zagrał na D2 z próbą kolejnego ataku. Skoczek G6. No i tutaj powiedzmy czarne zdążyły ustabilizować, poprawić swoje lekkie figury i nie widać gołym okiem zagrożeń w stronę czarnych. Tutaj można by było zaatakować hetmana oczywiście grając z gońcem na przykład hetman D8 i posunięcie G3. Bardzo ciekawy ruch zresztą na ograniczenie figur przeciwnika i na mógłby spróbować w ten sposób grać. Szkoda, że tak nie zagrał. Tutaj bicie na przykład na A3 pionka Raczej się takiego pionka teraz nie bije, można go zablokować. Mówię o gońcu z a3, więc bardzo ryzykowna decyzja byłaby ze strony czarnych. No i tutaj można by było spokojnie sobie fajnie grać. Jest centrum, są figury, król bezpieczny, wolna linia, same atuty białych. No niestety Nakamura tutaj troszeczkę wypuszcza i gra skoczkiem na a5, atakując pionka, ale jest proste b6, skoczek c6 wygląda fantastycznie, ale tylko wygląda, tu nic niestety, ten skoczek nie może podziałać konkretnego. W tym momencie goniec na D7, prosta sprawa, chce tego skoczka zbić. No i Nakamura niestety tutaj grymasił, no i tak kręcił głową, niezadowolony, że wypuścił, on wiedział, że w pewnym momencie wypuścił tutaj zwycięstwo. Zagrał gońcem na C3, Hetman D6, no i zagrał gońcem na B4. Hetman wrócił, no i panowie powtarzali tutaj te posunięcia. Godząc się na remis. E, szkoda, bo y, że tak powiem, y, wiadomo, że ja tutaj nie kibicuję nie niepomniaczemu, tylko Jankowi. E, Nakamura mógł tutaj lidera troszeczkę skrócić. Nie udało się, ale remis to jest oczywiście dla Naki. Y, Nakamury dobry wynik mimo wszystko. E, w tym momencie, oczywiście, nak, y, Jan niepomniaci ma 3,5 punkta. Y, Karuana ma 3 punkty, a potem jest Peleton 2,5 punktowców, w tym Jan Krzysztof Duda, więc jest wszystko możliwe. Dopiero 5 rund za nami, jeszcze 9 przed nami, więc trzymamy mocno kciuki. Dzięki za uwagę i do następnego odcinka. Cześć!